Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korl i zapraszam do ostatniego odcinka Zagrajmy w The Settlers 7, ostatniego przynajmniej jeżeli chodzi o tę fabularną część tej gry. Poczekają nas jeszcze misje dodatkowe. Postanowiłem tu jednak wysłać nasze wojska, żeby chociaż ubić jedną jednostkę i zdobyć gwiazdkę czy też punkt zwycięstwa w tym miejscu. Zabrakło nam tylko jednej osoby, która by poległa po stronie przeciwnika, więc mam nadzieję, że to się nam uda. O! Badania, prace na akord. Nie jesteśmy w stanie wyprzedzić. Potrzebujemy nieco więcej duchownych, więc ich dorobimy. Może od razu tam widziałem jeszcze jedne badania są, które by można było przyblokować. To by było też niezłe. No i może nasz drugi generał niech idzie już tutaj na wsparcie, a nuż wyślemy obronę w to miejsce, bo założę się, że jeżeli udałoby nam się... Kolejny punkt zwycięstwa dla brata w wierze. Okej, no i właśnie, o ten punkt chodziło. Jeżeli udałoby nam się wygrać tę bitwę, no to na pewno ruszą pozostali przeciwnicy. Ich tutaj niestety kilku jest. A mamy szansę zwyciężyć, bo jeżeli ubijemy konnicę, to zostają tylko muszkieterowie. A po nich już nic więcej nie zostanie. 5 do 4, tak, na pewno to powinniśmy wygrać, ale jak to wyjdzie, zobaczymy, bierzemy duchownych, ale myślę, że w międzyczasie możemy też dorzucić kilku wojskowych. Tu chyba pikinierów swoją drogą robimy, niech dojdzie jeszcze jeden, jest jeszcze jeden miecz i może tutaj w karczmie też jakby była szansa, to dorzucić kilku z dwóch. Trzeba było do tego generała wysłać jak najwięcej ludzi. Oni by tu nam mogli jeszcze coś zdziałać w obronie. No, 2-1. Straty są dość mocne, dość bolesne, ale mimo wszystko... Zakończono ulepszanie fortyfikacji. Okej, odzyskaliśmy ten teren. Możemy tutaj wzmocnić... Okej, okolice. No i właśnie, szkoda, że wcześniej tych duchownych nie wysłałem. Przypuszczono na ciebie atak. Tak samo, że wcześniej nie zaplanowałem tu rozbudowy. Dobra, do pomocy tu dojdzie generał, bo ma już też jakieś dwie jednostki, więc zobaczymy. Tutaj też ktoś idzie, więc może jak będzie 3-3, to nawet całkiem nieźle będziemy mogli się bronić. Aha, tutaj, tak w ostatniej chwili, tak prawie nie zauważyłem, a już by się czas skończył. No tu mamy podobną sytuację, 2-5, czyli jeszcze trzech braci potrzebujemy i tam też go zablokujemy. Jak zablokujemy tę technologię, to on już nigdzie chyba nie wyruszy. Zaraz zobaczymy, jak to zresztą wygląda. No myśliwy standardowo tu działa tak, jak działał wcześniej. No i co jeszcze byśmy mogli tu zrobić? Bardzo fajną uwagę Michał podesłał ostatnio, ponieważ zauważył, że mamy po prostu za mało magazynów, przez to ta rozbudowa niektórych terenów idzie nam tak mozolnie. I gdyby mieć wcześniej więcej tych magazynów, no to szłoby coś tam ugrać pewnie więcej. No dobra, z duchownymi jak tu stoimy? Bo za nic w świecie nie chciałbym dopuścić do tego, żeby to nam przeciwnik przejął tę technologię. Twoje królestwo jest atakowane. Okej, to akurat nie dziwi, szkoda tylko, że ruszyli razem do ataku. Okej. Więc to będzie naprawdę ciężki bój. Wydaje mi się, że wróg już czuje po prostu, że gdzieś tam powstanie palisada lada moment. No i to może oznaczać dla niego problemy. Jak to technologia, tak na każdym froncie musimy wszystko pilnować. To jak to działa, jak to wygląda. Chatę kamieniarza. Gratulacje, twoi duchowni opracowali technologię. No to bardzo miło, gratulacje przyjęte. Tu gdzieś magazyn. Okej, okay. Nie dopuścimy do tych duchownych, tak żeby opracowali jakieś technologie. Ilu mamy braci? No nie możemy tutaj wysłać tego jednego lepszego, ponieważ będzie on nam w tym miejscu potrzebny. No w najgorszym wypadku gdzieś się wycofamy, nie będziemy najwyżej walczyć, bo raczej z 12 nie wygramy. Najwyżej pozbieramy szybko jakieś inne jednostki i spróbujemy gdzieś coś tam jeszcze ugrać. 10, 12, no kolego... Tak, spróbujemy coś ugrać jeszcze, nim tu wróg odzyska, czy postawi palisady i odzyska te tereny tak już dość solidnie, bez możliwości podbicia. A może będzie okazja ruszyć z armatami, a teraz mamy chyba okazję ruszyć z kupcami, bo gdzieś tam była informacja, że mamy gildię kupców już wybudowaną. No to spokojnie, z 20 możemy już w tej chwili zrobić, chociaż nie do końca, bo przyblokuje to nam możliwości pozyskania wojska, więc na pewno idzie rezydencja w górę. Wszystko idzie w górę, co tylko się da. I zobaczymy, zaraz oni dojdą tam na miejsce. Jak to nasze palisady wyglądają? Czy duchowny tuż... Aha, tak, to... Na szczęście to już tu działa. Możemy dosłać jeszcze jednego duchownego, tylko teraz chyba się nie opłaca go podsyłać, bo nie wyrobimy się z nim. No, tak samo wojska. Gdzieś tu jeszcze idzie jeden pikinier.
No, mała szansa, 5. No jakby ten jeden pikinier doskoczył i ten duchowny tu doszedł, o właśnie, jest ten jeden pikinier, to może, tylko że jeżeli nawet z nim tutaj nie wygramy, no to zaraz kolejny generał będzie się na nas tu czaił. Udało ci się wynaleźć nową technologię. Zobaczymy, ale mamy jednego mnicha, więc 10% więcej w obronie. Jak to wszystko wyjdzie? Zobaczymy lada moment, mamy już domokrążców, więc możemy płynąć w podróż. Może tu trochę zdobyć też tych punktów i w tym miejscu. Jak to wyglądamy? Szkoda, że generałowie nie ruszają do ataku. To by nam też mogło nieźle tu pomóc w całej rozgrywce. Przegrywasz bitwę, ale to rozumiem, że pierwszy generał dopiero padł. Niestety padł. Modyfikacja zakończona. O właśnie. Duchowni tam idą z technologią. I niestety chyba tej bitwy tu nie wygramy. Ale zbierzemy szybko jakieś takie szeregi. Nie ma co chyba tutaj. Biała flaga. Nie ma co ruszać dalej do boju. Lepiej zebrać siłę. No właśnie, no niestety. Jeden dodatkowy padł. Mam nadzieję, że za to u niego muszkieter też padnie. Niestety nie. No to można było się bić do końca. Mam nadzieję, że szybko zbierzemy jednak wojsko. Wspaniale. Twoim kupcom udało się założyć nowe przedstawicielstwo handlowe. To płyniemy dalej w tym kierunku. Już widzę, że tutaj nasz ojciec wyruszył i to też jak zauważył wcześniej nadzwyczajny. Udało się zmodyfikować budynek. To zauważył wcześniej nadzwyczajny, że myliłem Balderusa z naszym ojcem. No a czasem tak niestety bywa. No tu już się nie rozbudujemy. Nie donieśli tego drewna, ale na pewno przyda nam się gdzieś tu po drodze magazyn, jakbyśmy w niedalekiej przyszłości chcieli coś tutaj zdziałać. No, ma samych muszkieterów. Jeżeli by nie dosłał więcej wojska, a nam by się udało pozyskać trochę więcej ludzi, no to może coś jeszcze byśmy ugrali. Mamy miecze. Mamy nawet koła, ale chyba nie mamy kołodzieja, więc warto by było go postawić. Kołodziej. Złotnik też na pewno. Myślę, że nawet można by było zainwestować tutaj w taki śmieszny budynek w tym miejscu. Nowe przedstawicielstwo handlowe jest już dostępne. Okej. Okay. A niech to będzie w ten sposób może. Gdzieś tam mam nadzieję, że sobie doskoczą. Będzie smolarnia, bo chyba mamy problem lekki. Przez twą nieuwagę przeciwnik zajmuje obóz. Z węglem i dorzucimy tutaj żelazo. Tak, bo tu już się wszystko kończy niestety. Gdzieś tu geolog jeden powinien pracować. No właśnie, jeden pracuje. Jakoś to sobie tu wszystko funkcjonuje. No zobaczymy. Dopóki nie rozbuduje tego obozu, a to nie będzie takie lekkie zadanie, no to jest jeszcze mała szansa, że uda nam się zebrać armię na tyle dużą, żeby tych muszkieterów nie zlikwidować. Udało się zmodyfikować budynek. Okej, okay, jak te miecze? Też stosunkowo wolno idą. Dworek, chyba tutaj je produkujemy. O właśnie, tak samo jak złotnika tu mamy. Więc niech idzie wyszukane jadło. Zakończona. No dobra. I działa to całkiem. Jeden z twych sąsiadów zyskał dostęp do przedstawicielstwa handlowego. Niestety. Myślę, że warto by było w niedalekiej przyszłości rozbudować zarówno nie dworek, ale koszary. Stać nas albo na koszary, albo na gildię. Ale chyba bardziej gildię na początek. Więc dorzucimy na trochę punktów prestiżu. No, tego kamienia za wiele nie ma tutaj. Może jakby gdzieś... Wyszukane jadło. No, z tym jest problem. Przerzucimy się na zwykłe. Mamy tu geologa. Tutaj pracuje zwykły gość. To nie to. A tu chyba będzie geolog? Nie. Ale przełączymy go może na geologa i będziemy mieli wtedy więcej kamienia. Tutaj chyba już to wszystko działa tak, jak powinno. Tak, tutaj jest. No i gdzieś tutaj powinniśmy też zbierać kamień, o ile oczywiście zrobimy obejście dla kamieniarza. No, trochę może przegapiona sprawa, ale zaraz to wszystko powinno wrócić do normy. On już się zaczął rozbudowywać. Widać, że się całkiem nieźle rozgościł w tych okolicach. No dobra, najwyżej zostawimy mu w najgorszym wypadku te tereny, a sami ruszymy gdzieś w innym miejscu podbić na przykład tam teren, który nam da kolejne punkty zwycięstwa. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Złoto. Chwilowo nam się zatrzymało z powodu też braku jadła. Przerzucimy pewne rzeczy, które możemy. Może właśnie na zwykłe jadło, tak tutaj. No i mam nadzieję, że... Nowe przedstawicielstwo handlowe zostało odkryte przez twego przeciwnika. Lada moment będzie to mogło wszystko wrócić do normy. Dobra, punkty prestiżu gdzieś tutaj miały nam doskoczyć.
Dzięki temu rozbudujemy gildię kupców o jeden poziom, tak żeby już mieć tych lepszych handlarzy, no i zacząć nasz wyścig o punkty zwycięstwa związane z liczbą odkrytych szlaków handlowych, a może nawet gdzieś tam odkryjemy ten jeden taki niezwykły szlak. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jak tu zresztą rzeczy wyglądamy? Nasi mnisi, bo moglibyśmy piwo zamienić, 33 sztuki piwa, moglibyśmy je zamienić na coś innego. Jeszcze dumam. Na żądanie. Słuchaj, teoretycznie to pracuje na żądanie. Może ten niech zawsze pracuje. Okej, mamy mały zapas drewna, więc może to przełączymy w ten sposób, tak żebyśmy mogli tych lepszych duchownych niebawem przygotować nam do boju. No, a na początek może też i trochę tańszych. Niech ich tu dojdzie. Gdzieś się nam przydadzą w międzyczasie. Okej, a my spróbujemy podciągnąć to, co możemy, na jeszcze wyższy poziom. No, a z tym jadłem jeszcze szału nie ma. No, ale czekamy, czekamy. Mamy jakieś nagrody? Niestety brak dostępnych nagród. Bez szaleństw nadal. Tu brakuje nam żelaza, brakuje nam węgla. Różnych rzeczy nam brakuje i niestety brakuje też złota, co mam nadzieję się niebawem zmieni. Zresztą, co na tych terenach Wspaniale. Świeżo podbitych Twoim mamy kamień? Udało się założyć nowe przedstawicielstwo handlowe. 8-1. No niestety doszła do niego konnica, czyli tym samym chyba się tam zabunkrował całkiem nieźle na przyszłość. Jeszcze spróbujemy dosłać jakiegoś pikiniera. W sumie trzeba pamiętać, że nasz generał daje nam sporo punktów do jednostek walczących wręcz, czyli tu mamy pikinierów, mamy 2,3. Więc jesteśmy w stanie jeszcze jakoś podbić tę konnicę, szczególnie, że reszta to muszkieterowie, dość słabi. Jeżeli chodzi o atak na bliskim dystansie, no ale trzeba cały czas tam obserwować teren, czy zaraz gdzieś nie pojawi się jakieś wsparcie w postaci murów. Okej, może dorzucimy czas tutaj, już zwiększymy obroty i lecimy. Koszary, tu wszystko dostarczono. Może właśnie, nie warto też tracić to wszystko, ale lepiej by było się skupić na złocie i na biciu kolejnych monet. Zobaczymy, jak to wszystko za moment wyjdzie, tak. Okej, to zlikwidujemy tych panów, ale myślę, że możemy tutaj chatę drwala dorzucić w takim wypadku. No niestety geolog kamienia nie znajdzie w kopalni kamienia. To do końca tak fajnie tutaj nie jest, ale okej. Taka chatka. Może w ten sposób to rozwiążemy. Leśnik. I dwóch do rąbania drewna, bo to drewno zarówno na papier jest zużywane, na węgiel teraz, no więc nam się to przyda. Idzie dwóch kolejnych do boju. To jest bardzo dobra wiadomość. Jak tu technologie? Może, o właśnie, chociaż tutaj ta technologia nam aż tak bardzo nie jest potrzebna, bo nie walczymy tutaj przy użyciu balistyki. No dobra, i tak to wszystko tu w miarę jakoś wygląda. Szlaki handlowe, co mogliśmy odblokować przy tych tańszych kupcach, to prawdopodobnie już odblokowaliśmy. Dopiero dalej będziemy mogli ruszyć, jak dojdą nam wyszukani tu handlarze. Zastanawiam się, jakby tu w dół popłynąć. Albo tu, tu. No trochę tych szlaków jest do odblokowania, więc jest szansa coś ugrać. Zobaczmy, czy nie bylibyśmy w stanie... A nie, nie jesteśmy w stanie, dopóki nie rozbudujemy tutaj tego miejsca. No i czekamy na pikinierów. Chyba zaryzykujemy. Nie wiem, czy wyjdzie nam obrona tamtego miejsca. Ale kto nie ryzykuje, ten nie ma. Tym bardziej, że to nasz ojciec. Warto by było go tu zaatakować. Mam nadzieję, że jakiś pikinier jest już niedaleko w drodze i dołączy lada moment do tej bójki. O, jest tutaj, no to dobiegę. No to zobaczymy, królu. No, niestety doszła jeszcze jedna konnica do niego w międzyczasie. Więc to taka ciągła wymiana, ale tak widać, to już jakaś rozbudowa idzie w tym wszystkim. Zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli, że te bonusy, które tu mamy z racji naszego generała, no, zostaną fajnie wykorzystane. Chociaż nie wiem, czy sama bitwa ma sens, patrząc na to, że tu już... Gratulacje. Twoi duchowni opracowali technologię. Okej, myślę, że jednak nie ma ta bitwa sensu, patrząc na to, że tu już w tle się szykuje kolejny generał. Może trzeba było sobie to odpuścić, po prostu żyć na tym terenie, co mamy. No, gdzieś to złoto tam na pewno kusi, przydałoby się niebawem, chociaż no, nie kosztem naszych tu wojskowych. Więc dobra, wraca wyszukane jadło, dorzucimy w takim razie tutaj do Benicy. Zmodyfikować budynek. I teraz możemy postarać się o lepszych handlarzy. Mamy trochę tego złota tutaj, więc spokojnie z pięciu niech dojdzie. Wygramy z naszym ojcem w innym miejscu, w inny sposób. A teraz warto by było chyba zebrać tam jakąś obronę, jakby... Chociaż wątpię, żeby... Twój budynek został zmodyfikowany. Ruszyli na kamienne mury. No ale i tak do... O nie, twój wróg wykorzystuje nowe przedstawicielstwo handlowe.
Okej, mimo wszystko dobrze, jakby gdzieś tam się kręcił generał z jakąś większą armią, gromadką ludzi wokół siebie, tak żeby ewentualnie bronić jakieś tereny. Zobaczmy, co tu możemy czterech takich mnichów dorzucić. Chociaż przydałby się tak dwóch takich i jeden biskup, czy jak mu tam. Trochę tych książek teraz zaczyna brakować, no ale niech zniosą to wszystko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i słownik, jeszcze jeden tu brat nam potrzebny. Dobra, i myślę, że powoli, powoli to wszystko się zaczyna tutaj rozkręcać w dobrym kierunku. Mamy 3 punkty, ale prawda jest taka, że później te punkty zaczynają nam bardzo szybko przybywać, więc myślę, że powinno być się i tak niebawem. Okej, jak z kamieniem stoimy? Coś się poprawiła sytuacja, odkąd mamy kamieniarza? Zdecydowanie się poprawiła, więc może uda nam się rozbudować koszary i też coś ugrać w tym temacie. W sumie mamy jeszcze jedną miejscowość fajną do zabrania, która... Kolejny punkt zwycięstwa dla brata w wierze. Kto by pomyślał, że za prestiż nie mamy jeszcze tego punktu. Ile mamy browarów? Browarów mamy dużo i myślę, że nim rozwiniemy technologię, chociaż mamy tego jednego. Dobra, lecimy tu i dorzucimy, o ile się uda, 20 braci. Limit nam powinien na to zezwolić, bo gdzieś pamiętam, że tu było do podbicia coś. 20 braci, 7 tych trochę lepszych, czyli ich też już w tej chwili zakolejkujemy po to, żeby przejąć te tereny. A, tylko nie możemy, osiągnięto limit. No to musimy poczekać, tak? To, bo to jest limit na dostarczanie towarów, wygląda na to. 7 później tych braci, no i jest duża szansa, że przejmiemy ten teren wraz z palisadą. Jak będzie palisada, no to nie powinni się odważyć nas tu atakować, no bo szkoda by było stracić takie fajne miejsce. Dobra, cały czas brakuje węgla. Może tu do tej górskiej chaty dorzucimy jadło wyszukane. Jak z drewnem wyglądamy? Nie jest wcale tak źle. Myślę, że to będzie jakoś gorzej wyglądało w tym momencie. No i tu cały czas papieru brakuje. Papier produkują. Jakoś to zaczyna w miarę wyglądać. Monety też nam tu przybywają. Niech przybywają. Tylko ta broń. Gorzej, no tak, z braku żelaza. Ewentualnie żelazo moglibyśmy gdzieś tam załatwić sobie w naszych wyprawach handlowych. No właśnie, będąc przy wyprawach handlowych, to już dawno powinniśmy popłynąć gdzieś tutaj dalej. Płynie to? Gdzieś się nam tu wróg zablokował, tak? Chyba się rozmyślił, albo go jakiś sztorm na tym lądzie złapał. Ale tych handlarzy potrzeba. Ci domokrążcy to szybko znikają, więc niech do nas dołączą. Opracowali nową technologię. Okej, okay, no i robi się miło, fajnie, pięknie, przyjemnie. Dorzucimy jednak mimo wszystko do naszego generała kilku pikinierów. 4, zawsze to jakoś lepiej wygląda w obronie. No i teraz całą resztę złota będziemy już zbierać w kierunku... A, chciałem mówić, że tylko 2 sztuki, ale no tak, oni na takim jedzeniu tu pracują. Będziemy zbierać w kierunku zebrania 25 monet i zdobycia ostatniego punktu. Może tu wrzucimy im wyszukane jadło. Ten węgiel, cały czas jest z nim problem, trzeba przyznać, więc tu nic nie wyczarujemy, ale możemy za to płynąć w dalszą podróż. Tu już ładnie wyruszyli. No, taki gość by wymagał trochę bardziej rozbudowanej gildii jeszcze. Na co nas powinno być stać niebawem? To żelazo, jak tu gdzieś wyczarują jeszcze, to będzie ok. Geolog pracuje, ale coś mu się nie spieszy. Może fajnie w takim razie, ile mamy rudy? Ale rudy mamy dużo, więc bardziej hutnik byłby potrzebny, czy jeszcze jedno Wspaniale. Miejsce. Twoim kupcom udało się założyć nowe przedstawicielstwo handlowe. No, magazyn. Tartak, no to jest coś niesamowitego, tak? To, żeby na nie mieścić surowców w magazynie, to cieszy, chociaż z drugiej strony przydałoby się rozbudować ten magazyn w takim razie. Może dorzucimy jeszcze, żeby mieć więcej węgla, bo to widzę, że największy problem to jest właśnie z tym węglem, to 2 smolarnie dodatkowe. Nie wiem, czy to nam nie spowoduje jakichś większych kłopotów z samym drewnem, ale jego mamy dość spory zapas, więc mam nadzieję, że nie. Jak to wygląda nasza droga po te punkty zwycięstwa, ale my chyba gdzieś chcieliśmy najpierw zająć inną osadkę, więc czekamy na książki. No tutaj też może niech wezmą już jadło, zakolejkują też kosztowności na przyszłość. No i jakoś to powinno wyglądać, ale tego złota nam przybywa i bardzo dobrze. O, już się wystraszyłem, że piwo sprzedajemy, a piwo teraz nam jest dość mocno tutaj potrzebne. No i czekamy, no godzina 20. Myślę, że w półtorej gdzieś się wyrobimy, ale różnie z tym może być. Zobaczmy też nasze misje specjalne, co byśmy mogli tutaj zyskać. No, bankier to jest jeden punkt geniusz. Myślę, że no, nikt inny tego punktu nie zdobędzie, więc jest szansa, że my go będziemy mieli. To jest już 2. Marszałek polny będzie ciężko.
będzie ciężko, ale nam tak naprawdę to niepotrzebne, czyli te włości miejskie, bankier, geniusz i jesteśmy w domu. Gdzieś moglibyśmy poprosić jeszcze smoka o przysługę, gdzieś on tu się krył w górach. Tu? Chyba nie tu, tu. O właśnie, bo on też miał coś związanego z religią. No, gdzie tu jest? Smoka od wieków swędzą plecy, co doprowadza bestię do szału. Wyślij jej paru swoich mnichów, a w nagrodę otrzymasz punkt zwycięstwa. No, nie tak paru. Może być ciężko zdobyć ten punkt. Nawet jakbyśmy nie mieli tych punktów zwycięstwa wcześniejszych, to i tak by było to nielekkie zadanie. No, zobaczymy. Może się uda, chociaż myślę, że mamy nieco inny kierunek naszych działań. Może do górskiej chaty tu dorzucimy zwykłe jadło, chociaż ono nam ostatnio trochę tu znika dość szybko. No ale zobaczymy. Dostarczył jadło, teraz czekamy na węgiel. Mam nadzieję, że z węglem teraz już nie będzie większych kłopotów. No i tym samym ruszy produkcja żelaza i innych rzeczy. Gdzieś punkty prestiżu mieliśmy zdobyć, czy wydać je tu na rozbudowę tego miejsca. Tak, żeby chociaż rycerze mieć, a może w tym finale udałoby się jeszcze armaty odpalić. Zobaczymy, jak to z tymi mnichami wyglądamy. Trochę ich brakuje. Te książki, panowie. Bo tutaj będziemy tego potrzebować, bo nie dość, żeby przejąć tamten teren, no to jeszcze tych mnichów tutaj się przyda. Aż trzech tych naprawdę wyszukanych, powiedzmy. Wyszukanie mnisi. Może być taka opcja. Zastanawiam się, czy lepiej produkować więcej papieru, czy więcej książek, bo moglibyśmy podesłać tutaj jeszcze jadło, ale chyba nie ma co z tym jadłem już kombinować. Trochę średnio to zaczyna wyglądać, więc niech jest tak, jak jest. Czy tu wszędzie magazyny są dobrze rozstawione? Jest. I czy właśnie, postawiłem tego kołodzieja. Gdzieś miał kołodziej pracować, z tego co pamiętam, a nie wiem, czy ostatecznie on powstał. Rezydencja nie ma, więc niech doskoczy tutaj, ponieważ kołodziej nam się przyda też i wśród tych lepszych kupców. No a będąc przy lepszych kupcach, warto odkryć kolejny szlak handlowy. Póki tu możemy pływać, mamy złoto, żeby odkrywać kolejne szlaki, więc możemy nawet gdzieś tutaj dookoła sobie opłynąć. Tu skorzystać ze szlaku naszego króla, popłynąć tu niżej, później tu, gdzieś tu, no i zdobyć te punkty za szlaki handlowe. Zobaczymy, mamy jeszcze tutaj trochę czasu. No i magazyny przepełnione. Może jeżeli mamy wystarczająco dużo kamienia, zadbamy o jeden punkt prestiżu więcej, a mamy tego kamienia teraz dużo. To jest bardzo dobra wiadomość. I odpalimy sobie... Wybornie. Teraz możesz wykorzystać nowe przedstawicielstwo handlowe. Nagrody. Myślę, że kosztowności, chociaż raz jakby się udało, to wypróbujemy też gdzieś tam losowanie. No dobrze, królu nasz złoty, płyniemy do ciebie, a od ciebie płyniemy dalej, tak, pozabierać kilka nagród, na które tu się czai, tu punkty prestiżu, tu jakieś rzeczy, a w sumie tu możemy przepłynąć z tego końca mapy tutaj. O, całkiem cwane rozwiązanie. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dobrze, że tak udało nam się rozwinąć w miarę szybko pod koniec tę gildię kupców i coś tutaj teraz więcej ugrać z tej racji. No, nowy poziom prestiżu, rozbudowa magazynu. Tak, zdecydowanie to i zdecydowanie magazyn gdzieś w tej okolicy, bo nie mieścimy się ze zbożem. Czy ktoś tu nie je więcej niż powinien? Już w tej chwili nam tego zboża aż tak nie potrzeba wiele. Na żądanie, tutaj też jest problem z magazynem, ale może niebawem będą to przerzucać wszystko, rozbudujemy. Dawno nasi budowlańcy nie mieli nic do roboty. No i okej, moglibyśmy postarać się o jakieś punkty może w związku z dużą armią, ale chyba wróg też powoli zbiera swą armię. Może gdyby go wcześniej nie atakować, to rzeczywiście byłyby to fajne, proste punkty, ale gdzieś tu jeszcze jesteśmy zatrzymani z produkcją w kuźni. Gdzieś wydaje mi się, że to żelazo jest przetransportowane w nieco ważniejsze dla nas miejsca. I mamy chyba już ludzi tylu, żeby zdobyć te tereny. Wysyłamy, nawrócimy ich i zobaczymy na tych terenach, co kryje się tu ciekawego. Kamień, drewno. Bez szału, ale myślę, że wróg i tak nie będzie zadowolony. Twój budynek został zmodyfikowany. O, to pięknie. No to możemy postarać się o lepszych kupców, tylko czy on nam teraz jest już potrzebny? Chyba nie do końca. No jest miło. Zobaczmy, kogo potrzebują do technologii. Budynek. Dwóch tu, pięciu tu i tutaj z sześciu. No to całkiem nieźle. Trzy. Jak dojdą te księżulki na miejsce, no to będziemy mieli tutaj punkt, no i wracamy na nasze szlaki handlowe. No właśnie, bo to tutaj mieliśmy coś jeszcze ugrać.
5-1. No, potrzebujemy tych lepszych handlarzy teraz. Tu powinniśmy też dostać nagrodę. Mam nadzieję, że nagrodą będą właśnie ponownie te kosztowności. Kolejny punkt zwycięstwa dla brata w wierze. Twój budynek został zmodyfikowany. No i doszedł nam bankier. Po bankierze powinny dojść te tereny, które mogą interesować przeciwnika. Zostaw to królestwo w spokoju. Twój czas minął. Okej. Te tereny mogą niestety interesować mocno przeciwnika. Możemy wyszkolić rycerza. Mamy konnicę. Twoi kupcy odkryli nowe przedstawicielstwo handlowe. I mamy też problemy, jeżeli chodzi o jadło. Tak, zwykłe jadło. Przerzucimy się, bo już węgla no nie mamy za dużo, ale nie ma co tu tracić tego zwykłego jadła na budynki, gdzie mogliby pracować jakoś normalnie. Więc zobaczymy, jak to wszystko tu teraz wyjdzie. Przełączymy się w ten sposób. Mamy nowe przedstawicielstwo handlowe. Odkrywasz nowe krainy? Wspaniale. No to odkryjemy kolejne. Oto kolejny punkt zwycięstwa. Wygrana jest w zasięgu ręki. Zdecydowanie węgiel. Nagrodę... Jak to wyglądamy z tymi kosztownościami? Mamy 5, mamy ubrania, a zobaczmy, co nam losowy towar może... No pięknie, dwa losowe towary, dwa miecze. Jak znalazł? Przyznasz szczerze, że jak znalazł? Takie losowanie to by jak najczęściej no to wypadało. Będziemy mieli dwóch rycerzy u naszego tutaj władcy i tym nowe samym... przedstawicielstwo handlowe jest już dostępne. Już nikt nie powinien mieć szans na podbicie tych terenów. Odpalimy tutaj ulepszenie tej okolicy. No a tu chaty rybaka chyba miały powstać, albo powstały, tylko nie za bardzo mają gdzie zmieścić towar. Nie, tu chaty drwala są. Okej, ale w sumie jakby tu chata rybaka powstanie, czy wyrobią się z budową, jakby wcześniej powstała, no to rzeczywiście by mogło to nam rozwiązać kilka nowych problemów z tym zwykłym jedzeniem, no ale zobaczymy, zawczasu możemy się też i o to tu postarać. Pojawił się mnich, technologia, nie możemy, trzech, myślę, że zaraz tu powinniśmy w tym miejscu nadrobić nasze zaległości, a my płyniemy dokąd dalej? Ku przygodzie. Okej, więcej kupców, ale oddaliliśmy pięknie ten widok. 10, 2 takich możemy dorzucić. Ci mnisi chyba tańsi nie potrzebują żadnych kosztowności. Tak, jeszcze trochę i powinniśmy mieć. Piwa już wystarczy dla wszystkich, jedzenia względnie też, więc zaraz powinniśmy wyruszyć na kolejną kampanię handlową. Okej, a już tylko nam dwóch brakuje, żeby wyprzedzić naszego króla. A może nawet mu zabrać te tereny, tu gdzieś punkt prestiżu, chociaż chyba bardziej nam się opłaca płynąć tu w dół, do góry i tutaj jemu to zabrać w tym miejscu i będzie miło. No to trochę dłuższy ten odcinek wyjdzie może niż poprzednie, ale to myślę, że akurat jeżeli chodzi o The Settlers nie jest absolutnie problem. Mam taką nadzieję. No widać, szykuje się chyba do ataku na te mury niestety. Możemy też niebawem wysłać duchownych do obrony, bo nie zdziwię się, jak ci muszkieterowie właśnie przygotowują się do natarcia tu na tę bramę. Jeżeli doniesiemy kamień, rozbudujemy się w tym miejscu, no to w sumie już nas naprawdę nigdzie nie zaskoczą. Mam taką cichą nadzieję. A będą próbowali, bo na pewno gdzieś ten punkt... Okej. Chodzi im po głowie, ten punkt zwycięstwa 1. Właśnie z racji tych tam terenów miejskich. Okej, technologia, możemy to wymyślić, czyli będzie kolejny punkt. I czy jesteśmy w stanie, no tak, za handel zdobyć? Marszałek polny. Ale to niestety nie my. Tylko który tak się rozszalał, że dostał marszałka? A, mniejsza z tym, żółty. Żółty jest super, 18 ma. No w sumie jakby ruszyli, że najpierw na przykład żółty niszczy nam mury, później rusza niebieski, no to rzeczywiście... Twoi kupcy odkryli nowe przedstawicielstwo handlowe. Mogłoby się to różnie udało zakończyć. Udało ci się zmodyfikować budynek. Złoto też by się przydało. Zbierzemy losowe towary. Jedna z twoich fortyfikacji została ulepszona. Ostatnio przyznam szczerze, że lepiej nam to wyszło niż teraz, no ale niech będzie. Jedna z fortyfikacji została ulepszona. Szkoda, miałem nadzieję, że to ta, chociaż widzę, że już niosą towary i zaraz zakończą budowę i wtedy tak to będzie mógł przeciwnik nas cmoknąć. O, no to pięknie. Gdzie tutaj jeszcze jest, mamy jakieś zagrożenie? Kamienny mur. Ulepszanie fortyfikacji. Twoi kupcy odkryli nowe przedstawicielstwo handlowe. Tym samym kolejny już... Kolejny punkt zwycięstwa dla brata w wierze. Nikt nam nie powinien odebrać żadnego punktu. Mamy 7. Gdzieś jeszcze, no tak, za technologię. Gratulacje. 8. Twoi duchowni opracowali technologię.
Kolejny punkt zwycięstwa. To pierwszy krok do stania się godnym rywalem. Oby tak dalej. I tym samym myślę, że sobie już przypieczętowaliśmy to zwycięstwo. Jak to wyszło? No dobre półtorej godziny. Może nie będę tak, to pozostawmy ten fragment, że dałoby radę zrobić to szybciej na twierdzę, a tutaj po prostu cieszmy się naszym zwycięstwem. No, gdzieś szkoda. Liczyłem na te armaty, liczyłem na Chorążego, liczyłem, że kogoś jeszcze podbijemy, chociaż patrząc na te wielkie armie, może to nie byłoby wcale takie proste. Ale jeszcze nic straconego. W ramach złotej edycji The Settlers 7 mamy jeszcze jedną kampanię związaną właśnie też z tymi tu krainami. Ale jak to będzie wyglądało, zobaczymy gdzieś w niedalekiej przyszłości. Będziemy mieli trochę więcej czasu. No to wtedy też rozegramy właśnie te inne kampanie. Zobaczymy, jak one tam wyglądają. A w tym momencie już chyba pozostaje nam się nacieszyć tym zwycięstwem, które tu nadchodzi. Chociaż, jak to mówią, nie chwal dnia przed zachodem słońca. No właśnie, gdzie tu te słońce mamy? No, jeszcze nie zaszło, więc nie chwalimy tego dnia. Jeszcze czekamy 47 sekund. No ale możemy za to zobaczyć, co tam słychać na gdzieś sąsiednich krainach. Zastanawiam się, czy gdyby nie iść w te walki wcześniej, tylko w armię i mieć w tej chwili też więcej wojska, czy nie udałoby się też na przykład szybciej zdobyć punktów za liczbę wojskowych, czy za wielkość naszej armii. No ale to już wszystko to jest nieistotne. Ciekawe, jak te 55 mielibyśmy tutaj zdobyć. To prawie, że niemożliwe się wydaje. I w ten sposób, może w ten sposób... O, żegnamy się z tą piękną drogą do królestwa i witamy, mam nadzieję, że koronę jakąś na naszej głowie. Zwycięstwo! Otóż to, aż się jasno zrobiło. Chyba, że to wybuch atomówki jak w Falloutcie. Trochę tak niestety wygląda. A to chyba po prostu ciemne chmury zniknęły z nieba. I kraina staje się zdecydowanie weselsza. Przeklinam cię, księżniczko, oby zabrała cię zaraza. Ośmieszyłaś mnie i zrobiłaś ze mnie głupca. Lecz obiecuję ci i pomnijmy słowa. Póki serce bije w mej piersi, będę z tobą walczył, by odzyskać to, co moim być powinno. Jakże słodki jest smak zemsty, słodszy niż zwycięstwo w boju. Coś o tym wiemy, tak, ponieważ ta nasza droga była, przynajmniej te ostatnie misje, właśnie wynikiem zemsty. Zarówno na Balderusie, jak i na naszym ojcu. No, trochę brutalnie to może zabrzmiało, no ale niestety, to takie tu czasy mamy. No to teraz właśnie, z samym Konradinem, czyli naszym ojcem, będziemy mieli okazję pogadać i zobaczymy, jak on podchodzi do naszego zwycięstwa. Powinien być dumny z córki w gruncie rzeczy, no ale wiadomo, jakie on ma do nas podejście. Zostałeś pokonany, ojcze! Tandria jest wreszcie wolna! Wracaj do domu i obiecaj, że twa noga nigdy tutaj nie powstanie! Nigdy nie wrócę na te przeklęte ziemie, lecz moje upokorzenie zostanie pomszczone! Nie lękam się ani twej żądzy zemsty, ani gniewu Balderusa! Nie obawiaj się nas, lecz swego zwodniczego umysłu! Twe największe marzenie spoczywa martwe, głęboko pod ziemią. Wolę pochować to marzenie, niż mieć takiego króla. Nie znaczysz nic bez korony. Zawsze marzyłam, by stać się tym, kim jestem. A niby kim jesteś? Sobą. Gratuluję, księżniczko. Cała Tandria świętuje twe zwycięstwo. Tylko to mogłam zrobić dla twojego ludu. Mojego ludu? To chyba także twoi poddani. Tandria nie jest mą ojczyzną, pamiętasz? Ale mogłaby być. Może nie jest tak cenna jak twego ojca, ale jej noszenie to wielki honor. Oto korona ludu. W imię ludu Tandrii koronuję cię na królową tej ziemi, obyś władała z życzliwością i hojnością, jak ci, których skronie zdobiła przed tobą. I tak kończy się opowieść o koronie ludu.
Nasza bohaterka była zacną królową, władającą z wielką hojnością i życzliwością, dopóki z mroków nie wyłoniło się nowe zagrożenie. Ale to temat na inną opowieść. Powiodło ci się. Ciekawe, czy ta inna opowieść to będzie przygoda, która szykuje się w bólach, bo w bólach w The Settlers 8, ale miejmy nadzieję, że w tym roku, a najpóźniej w przyszłym, jeszcze ta gra wyjdzie. Właśnie uświadomiłem sobie, dlaczego mam też taki problem z nagrywaniem ostatnich odcinków. Po prostu nienawidzę pożegnań. No ale cóż, taki nadszedł nam czas. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że byliście i dzięki za to, jeżeli będziecie grał z wami, Korle. Trzymajcie się, hej i do zobaczenia niebawem jeszcze w misjach dodatkowych.